Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki i witam Was bardzo serdecznie w ten piękny dzień, jakim jest Dzień Dziecka. Dzisiaj jest dobry moment do tego, żeby obudzić to nasze wewnętrzne dziecko, które gdzieś tam chyba w każdym z nas drzemie. I właśnie z tego powodu chciałam Wam dzisiaj pokazać książki, które ja czytałam jako dziecko, które w dzieciństwie uwielbiałam, które były moimi absolutnie ulubionymi książkami. W zasadzie chyba wszystkie książki, które Wam tutaj pokażę, czytałam więcej niż raz, ponieważ tak bardzo je lubiłam. Ja jako dziecko czytałam bardzo dużo, ale wolałam wracać do książek, które znam i lubię, niż czytać nowe. Dlatego wbrew pozorom nie przeczytałam jako dziecko dużo książek, w tym sensie, że nie przeczytałam dużo książek, których jeszcze nie znałam, tylko czytałam po prostu te same książki po kilkanaście razy, bo je uwielbiałam. I moja karta biblioteczna wyglądała właśnie tak, że cały czas te tytuły się na niej powtarzały. No i właśnie dzisiaj o takich książkach chciałam Wam opowiedzieć. Myślę, że każdy z nas ma takie serie, czy w ogóle pojedyncze książki, które bardzo mocno kojarzą mu się z dzieciństwem i zachęcam Was, żeby w komentarzach pod tym filmem dzielić się właśnie swoimi książkami. Książkami, które uwielbialiście jako dzieci, czy jako nastolatkowie. Bardzo jestem ciekawa, czy te nasze wybory były podobne, czy czytaliście coś zupełnie innego. Także dzisiaj właśnie o tych książkach chciałam Wam opowiedzieć. Zacznę od książki, która no, musiała się tutaj pojawić i Wy dobrze wiecie, że ta książka się tutaj pojawi, także tylko ją pokażę i już przejdziemy dalej do może takich mniej oczywistych wyborów. Oczywiście tą książką jest właściwie całą serią, seria o Harrym Potterze. To są książki, które z ręką na sercu mogę powiedzieć, że czytałam najwięcej razy w swoim życiu. Chyba żadnej innej serii książek nie czytałam tak wiele razy, jak właśnie Harry'ego Pottera. Ja te książki kochałam, uwielbiałam i miałam swoich na własność aż do momentu, kiedy już byłam dorosła i kupiłam sobie sama za własne pieniądze. Wcześniej wypożyczałam je po prostu z biblioteki i mam też z tymi książkami naprawdę bardzo dobre wspomnienia, ponieważ czytał je też mój tata i kiedy wychodziły kolejne tomy i pojawiały się w bibliotece, to ja od razu biegłam je wypożyczyć i wręcz kłóciliśmy się z tatą, wiecie, tak się sprzeczaliśmy, kto będzie czytał pierwszy, kto będzie kiedy czytał, bo często było tak, że kiedy ja chciałam czytać, to on też chciał czytać. No i właśnie to były takie nasze małe sprzeczki o to, kto pierwszy będzie czytał Harry'ego i to są takie naprawdę bardzo miłe wspomnienia z dzieciństwa, naprawdę bardzo dobrze to wspominam. No i to jest właśnie jedna z tych serii, która zdecydowanie mnie ukształtowała, która naprawdę mocno kojarzy mi się z dzieciństwem i sprawiła trochę, że to dzieciństwo faktycznie było takie magiczne, kiedy mogłam się przenieść w ten świat Hogwartu i poczuć się jak uczennica szkoły magii i czarodziejstwa. Ale tak jak wspomniałam, nie chcę tej książce poświęcać zbyt wiele czasu, ponieważ doskonale wiecie, że ja tę serię kocham i że jest to zdecydowanie jedna z serii mojego życia. Zostańmy jeszcze chwilę przy takich klasykach, które czytał każdy i uwielbiał każdy, albo większość przynajmniej, ponieważ mam tutaj Anię z Zielonego Wzgórza. Jest to seria książek, która znowu stała się popularna jakiś czas temu, chyba około rok temu, za sprawą głównie Nicoli, Dr. Book, która bardzo rozsławiła tę serię w internecie. Natomiast ja jako dziecko kochałam właśnie pierwszy tom, chociaż ciekawostka o mnie jest taka, że kiedy czytałam ją po raz pierwszy jako lekturę, tam chyba w trzeciej czy w czwartej klasie podstawówki, to nie do końca mi się podobała, ale jeszcze chyba w te same wakacje przeczytałam tę książkę ponownie i się zachwyciłam i czytałam tę książkę również wielokrotnie, ale jako dziecko czytałam tylko pierwszy tom. Nigdy nie sięgnęłam po te kolejne tomy, to znaczy Ania z Avonmy i tak dalej, i tak dalej. Te książki przeczytałam dopiero rok temu, właśnie dzięki Nicoli, także wróciłam sobie do tej serii, odświeżyłam również Anię. Do tej pory jej nie skończyłam, zatrzymałam się gdzieś chyba w okolicy piątego tomu, ale na pewno kiedyś to zrobię, bo jest to taka seria książek. No wiecie, tutaj Wam akurat nie chcę mówić o fabule, ponieważ wiem, że Ania zna każdy i każdy mniej więcej wie, o czym ona jest, ale to jest taka seria książek, która pokazuje takie zupełnie normalne życie, ale jednocześnie bardzo niezwykłe. Tutaj nie ma magii, tak jak w Harrym Potterze. Nie ma niczego takiego, co nie mogłoby się przydarzyć każdemu z nas i myślę, że w tym tkwi właśnie piękno, że każde dziecko mogło się tak naprawdę z Anią utożsamić i myślę, że dlatego ta książka zdobyła tak wielką popularność, bo tutaj jest naprawdę taka pochwała prostego życia na wsi, które jest takie dosyć beztroskie. Ja na przykład bardzo zazdrościłam zawsze Ani tej jabłoni, czy tam wiśni, już nie pamiętam co to było, chyba wiśnia, którą miała tuż za swoim oknem. Bardzo chciałabym kiedyś mieszkać w domku i właśnie gdzieś tam na podwórku mieć jakieś drzewa, czy jabłonie, czy wiśnie właśnie, żeby po prostu przylatywały tam ptaki i w ogóle no zawsze jakoś tak bardzo mi się to podobało, że Ania z okna miała ten widok właśnie na tą wiśnię. Bardzo jej tego zawsze zazdrościłam i w ogóle takiego pokoiku na poddaszu, także no też zawsze marzyłam, żeby znaleźć się w tym świecie Ani z Zielonego Wzgórza i żeby poprzeżywać takie proste, ale jednocześnie niezwykłe przygody. Następnie mam tutaj książkę, która jest moją taką absolutnie ukochaną książką z dzieciństwa obok Harry'ego Pottera, ale tę książkę przeczytałam jednak przed Harrym Potterem. No i jest to coś, co naprawdę ma miejsce w moim sercu i będzie miało to miejsce tam na zawsze. A są to oczywiście Dzieci z Bullerbyn, Astrid Lindgren. Tutaj mamy grupkę przyjaciół, którzy mieszkają w miasteczku w Szwecji, w trzech zagrodach, w zagrodzie północnej, południowej i środkowej. I właśnie oni są mniej więcej wszyscy w podobnym wieku i przyjaźnią się i tutaj również bardzo zawsze podobały mi się te zabawy, które te dzieci wymyślały. Pamiętam, jak zbierały chyba, były na wykopkach, tam zbierały ziemniaki i wymyśliły sobie swój taki własny język. Dziewczynki wymyśliły chyba swój, chłopcy wymyślili swój i nikt tego nie mógł zrozumieć. Ale doskonale też pamiętam nocowanie w stogu siana, te wszystkie ich zabawy, jak się straszyli wzajemnie. Pamiętam też, jak główna bohaterka Lisa urządzała swój pokoik, który dostała tam na początku książki po swojej babci i jak tam urządzała takie przyjęcia herbatkowe dla swoich lalek.
Tutaj nawet droga do szkoły wydawała mi się fascynująca. Pamiętam, jak oni chodzili chyba do Wielkiej Wsi, chyba tak nazywała się ta miejscowość, taka obok Bulerben, do której chodzili po sprawunki. Też pamiętam, że z tej książki właśnie nauczyłam się słowa sprawunki, ale również właśnie chodzili tam do szkoły i nawet ta droga do szkoły wydawała mi się ekscytująca i żałowałam, że moja szkoła jest dosłownie 3 minuty od mojego domu, bo nie mogłam w drodze przeżywać takich przygód jak właśnie dzieci z Bulerben. Mała księżniczka to oczywiście kolejny klasyk, który chyba zna każdy z nas. Mamy tutaj historię małej dziewczynki, która ma bogate ojca. To są w ogóle czasy kolonialne, kiedy Indie są jeszcze kolonią Wielkiej Brytanii. I właśnie ojciec naszej głównej bohaterki wyjeżdża do Indii, ponieważ on jest jakimś kupcem czy handlarzem, w każdym razie wyjeżdża do Indii w interesach. A nasza główna bohaterka, ojejku, zapomniałam jak ona się nazywała, Sara, trafia do takiej pensji dla młodych panienek i na początku, ponieważ pochodzi właśnie z bogatej rodziny, jej ojciec jest bogaty, jest traktowana bardzo dobrze, wręcz właśnie jak księżniczka, ma wszystko czego zapragnie, wszyscy ją lubią, wszyscy chcą się z nim bawić. Sara ma również taki talent opowiadania bajek i wszyscy bardzo chętnie słuchają tego, jak ona opowiada różne takie wymyślone historie. Natomiast pewnego dnia dociera do niej bardzo smutna informacja, że jej ojciec zginął i w związku z tym ona stała się biedna, nie ma żadnych pieniędzy. I w tym momencie zmieniło się całkowicie podejście zarówno pracowników tej szkoły, jak i niektórych uczniów. To znaczy zaczęli Sarę traktować jako służącą. Ona zresztą musiała odpracowywać swój pobyt tam właśnie pomagając dziewczynce, która pracowała tam jako służąca. Po prostu z dnia na dzień diametralnie zmieniło się jej życie. Zmieniło się zupełnie to, jak ludzie ją traktują. I ona musiała sobie z tym radzić i właśnie w tym pomogła jej ta niezwykła wyobraźnia. To też była taka książka, która wiecie, pomagała gdzieś tam małym dziewczynkom, które nawet nie chodzi o to bogactwo czy o coś takiego, ale pomagała im wyobrażać sobie różne miłe rzeczy. Mi tak pomagała, kiedy byłam mała. Też lubiłam sobie różne takie rzeczy wyobrażać i właśnie dzięki tej wyobraźni gdzieś tam, wiecie, przeżywać jakieś niezwykłe przygody. Także też tutaj bardzo mocno mogłam się utożsamić z Sarą pod tym kątem i też myślę, że dlatego ta książka tak bardzo mi się wtedy podobała. Okej, wchodzimy teraz w wiek taki wczesno-nastoletni, to znaczy gdzieś pewnie 12-13 lat. Wtedy zaczytywałam się w książkach Małgorzaty Budzyńskiej, Ala Makota. Nie wiem, czy kojarzycie te książki. To jest oczywiście polska pisarka. Te książki są na wskroś polskie. One są, dzieją się w bardzo polskich realiach. Mamy tutaj 13-latkę Alę Makotę, która właśnie ma takie śmieszne nazwisko i do tego rodzice w ramach żartu nazwali ją Ala właśnie, która mieszka na warszawskim Ursynowie i to jest taka zwykła, zupełnie typowa nastolatka, która no nie do końca ma idealne życie, tutaj też jej rodzice się rozwodzą, ona przeżywa różne problemy i opisuje to wszystko w swoim dzienniku, który na początku pierwszej części dostaje od swojej przyjaciółki puszki. Ja właśnie tą książkę sobie odświeżam, jak widzicie. Jestem w jej trakcie, ponieważ stwierdziłam, że czemu nie. I muszę przyznać, że ta książka się koszmarnie zestarzała. To znaczy te wszystkie rzeczy, które tam są tak bardzo nieaktualne. Dzieciństwo, wydaje mi się, obecnie zupełnie nie wygląda tak jak wtedy. Natomiast możecie się chyba domyślać, że na początku lat 2000, kiedy ta książka powstawała i kiedy dzieje się akcja tej książki, rzeczywiście no, mogłam się z tą książką bardzo utożsamić i z tą bohaterką. I każda nastolatka mogła się z nią utożsamić, bo tak jak wspomniałam, tutaj nie ma absolutnie niczego niezwykłego, nie ma żadnego bogactwa, tak jak na przykład mojej księżniczce, nie ma w ogóle magii, tak jak w Harrym Potterze, nie ma jakichś niezwykłych zabaw czy przygód, jak w Dzieciach z Bulerben i Ani z Zielonego Wzgórza. Jest zupełnie normalne, szkolne życie sfrustrowanej nastolatki, ponieważ tutaj podtytuł brzmi Notatnik sfrustrowanej nastolatki. I ja teraz, czytając tę książkę po latach ponownie, widzę, że Ala jest taką bardzo irytującą bohaterką, a kiedy byłam dzieckiem, kiedy byłam nastolatką, zupełnie mi to nie przeszkadzało. Pewnie dlatego, że podobnie patrzyłam na świat, wiecie, każdej nastolatce wydaje się, że nikt jej nie rozumie, że w ogóle cały świat jej nienawidzi i nic jej się w życiu nie udaje. No i właśnie taka też jest Ala i myślę, że wiele nastolatek tak przeżywa swoje lata dorastania. Dlatego też tak bardzo się mogłam z tą bohaterką utożsamić. Ale tak jak wspomniałam, czytając tę książkę teraz, widzę, że ona się po prostu bardzo źle zestarzała. Zupełnie już nie przystaje do współczesności i do współczesnych nastolatków. Ale czyta się ją niesamowicie szybko, bo tutaj, wiecie, to wszystko jest w formie pamiętnika. To znaczy mamy kartki z kalendarza i jakieś krótkie teksty, krótkie wpisy właśnie w tym pamiętniku, w tym notatniku. Także no tak to wygląda. Ja chyba też właśnie po przeczytaniu tych książek, wydaje mi się, zaczęłam prowadzić własny pamiętnik. Także też Ala Makota zachęciła mnie do tego, żeby spisywać gdzieś tam swoje przeżycia. I książki, o których Wam mówiłam ostatnio w TBR-ze, to coś, co wypożyczałam również kilkakrotnie z mojej biblioteki, do której chodziłam jako dziecko. I są to książki z serii Molly Moon. Pierwsza część to jest Molly Moon, niezwykła księga hipnotyzmu. Tutaj mamy historię nastolatki, która mieszka w sierocińcu i to jest sierociniec prowadzony, wiecie, przez taką bardzo złą panią, to znaczy ona jest tutaj bardzo demonizowana, bardzo źle traktuje te wszystkie sieroty, które tam się znajdują. I Molly pragnie się z tego wyrwać, wiadomo, też marzy o rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pewnego dnia znajduje właśnie taką księgę hipnotyzmu i odkrywa w sobie
sobie moc hipnotyzowania ludzi. Szczerze mówiąc, tak jak właśnie wspomniałam w TBR-ze, ponieważ planuję sobie tę książkę również odświeżyć w najbliższym czasie, ja tych książek zupełnie nie pamiętam, jeżeli chodzi o fabułę, to znaczy no, w ogóle nie pamiętam, jak ta historia się toczy, ale pamiętam bardzo dobrze wrażenie, jakie na mnie wywarła i było to wrażenie bardzo pozytywne. Pamiętam, że zaczytywałam się w tych książkach. Nie wiem ostatecznie, ile ta seria ma części. Ja mam 3 i czytałam też chyba 3. Druga część to jest Molly Moon zatrzymuje czas i trzecia jest taka czerwona, już w tym momencie nie pamiętam, jak się nazywa. No i właśnie pamiętam, że te książki mi się bardzo podobały, że czytałam je kilkakrotnie, ale nie pamiętam, o czym są, dlatego chętnie wrócę do dzieciństwa i wspominam sobie, jak to kiedyś było, kiedy miałam te 12-13 lat. To by było na tyle, jeżeli chodzi o te książki, które mam w domu, ale chciałam Wam jeszcze wspomnieć o kilku seriach, które również uwielbiałam, już też jako nastolatka bardziej właśnie niż takie typowe dziecko, a których po prostu nie mam, ponieważ no, tak jak wszystkie książki w tamtym czasie wypożyczyłam je z biblioteki i bardzo lubiłam, wręcz uwielbiałam taką serię horrorów, która nazywała się Ulica Strachu. Te książki napisał Robert L. Stein, chyba tak nazywa się ten pan. To jest ten sam autor, który stworzył Gęsią Skórkę, z tym, że ja Gęsią Skórkę znam bardziej z serialu, który tam leciał na Fox Kids czy czymś takim. Nie pamiętam, ile tam było części, ale wydaje mi się, że tak kilkanaście to spokojnie. Teraz tutaj właśnie patrzę na Lubimy Czytać, żeby Wam powiedzieć kilka tytułów. I na przykład była Cicha Noc, tę książkę właśnie pamiętam z okładki, Złamane Serca, Złowrogi Księżyc, ten tytuł też kojarzę, bo on mi jakoś tak zapadł w pamięć. Śmierć uderza z półobrotu, to też pamiętam, bo mi się kojarzyło z Chuckiem Norrisem. Wyzwanie, Koszmarne Sny, Podwójna Randka. No, było naprawdę tych książek kilka, ja czytałam chyba wszystkie, a na pewno wszystkie, które były wydane w tamtym czasie i które były dostępne w mojej bibliotece. I to też są takie książki, które wypożyczyłam kilka, może kilkanaście razy i to były też takie książki, które ja pochłaniałam jedną na dzień, albo nawet czasami dwie. Pamiętam raz leżałam chora w łóżku, czym się tam chyba zatrułam, że po prostu nie wstawałam przez 2 dni z łóżka i w ciągu jednego dnia byłam w stanie przeczytać właśnie 2 książki z tej serii. One mnie tak niesamowicie wciągały. To są takie lekkie horrory dla młodzieży właśnie, no coś w klimatach Gęsiej Skórki, jeżeli znacie to na pewno wiecie. Każda książka to jest jakaś tam osobna historia, także one się ze sobą z tego co pamiętam nie łączyły, być może jacyś bohaterowie się przewijali, ale same historie się na pewno ze sobą nie łączyły. No i to są też książki, do których bardzo chętnie bym wróciła i bardzo chętnie bym sobie kupiła tę serię, gdyby gdzieś była dostępna, ale tak zaglądam co jakiś czas na OLX i Vinted, patrzę, ale raczej ich nie ma dostępnych, także no nie wiem, będę jeszcze szukać, a jak nie to sobie może wypożyczę kiedyś z biblioteki i przeczytam ponownie. I mam jeszcze 2 takie serie, których również kompletnie nie pamiętam fabuły, poza tym, że właśnie kojarzę to wrażenie, które na mnie wywarły i pamiętam też, że czytałam je więcej niż raz. I jedna taka seria to był na pewno Klub Ratowników Zwierząt. Ja kochałam zwierzęta jako dziecko, do tej pory kocham zwierzęta i bardzo podobał mi się motyw przewodni tych książek w tej serii, to znaczy chodziło o to, że tam grupka przyjaciółek ratowała różne zwierzaki, czy to właśnie jakieś bezdomne psy, koty, tam jedna część była nawet chyba o koniu. Już nie pamiętam dokładnie w jaki sposób i jak to wyglądało, ale pamiętam, że te książki również uwielbiałam. I druga taka seria, która mi się jakoś tak kojarzy właśnie z Klubem Ratowników Zwierząt, to był Klub Nocowanek U i były chyba tam 4 bohaterki i każda z tych książek opowiadała właśnie noc, kiedy dziewczyny, kiedy ta grupka przyjaciółek nocowała właśnie u jednej z nich. I te książki również mi się bardzo podobały i też bardzo zawsze marzyłam o tym, żeby mieć taką grupkę właśnie przyjaciółek jak one, żeby sobie umawiać się na nocowanki. To znaczy oczywiście miałam takie przyjaciółki i też nocowałyśmy u siebie nawzajem, ale jakoś tak, wiecie, w książkach to zawsze brzmi bardziej magicznie niż w rzeczywistości. Także to są właśnie te książki, które ja czytałam jako dziecko, w których się zaczytywałam. Wydaje mi się, że każdą z tych książek, o której dzisiaj wspomniałam, czytałam więcej niż raz. Także sami widzicie, że te książki naprawdę uwielbiałam jako dziecko. Bardzo jestem ciekawa Waszych książek, także jeszcze raz, koniecznie podzielcie się ze mną, jakie książki Wy czytaliście w dzieciństwie i jakie książki tak bardzo kojarzą Wam się z tym okresem. Obudźmy dzisiaj takie swoje wewnętrzne dziecko, przypomnijmy sobie, jak to było i porozmawiajmy sobie po prostu o tych książkach. Na dzisiaj to by było na tyle. To był taki sentymentalny film, taka podróż do przyszłości, ale myślę, że 1 czerwca, Dzień Dziecka, zobowiązuje. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie już niebawem. Cześć!